Przejdźmy do rzeczy. Tematem mojej prelekcji, którą oczywiście traktuję jako wstęp do naszej rozmowy, bo proponuję, żeby przebieg naszego spotkania był następujący, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos i ja będę do tego się odnosił. Jeśli nie, tak jak Czesław Wycech, nieboszczyk, nie widzę, nie słyszę sprzeciwu, no to znaczy, że zaakceptowaliście Państwo tę propozycję. Przechodzę do tematu. Tematem prelekcji jest kultura we współczesnej Polsce. Proszę Państwa, wybitny uczony, niestety trochę zapomniany w Polsce, zwłaszcza za komuny, teraz troszeczkę jest przypominany. Mam na myśli oczywiście Feliksa Konecznego, który zajmował się cywilizacjami. Feliks Koneczny zauważył, że cywilizacje różnią się między sobą takim unikalnym sposobem rozumienia pięciu kategorii. On to nazywał kinkunksem cywilizacyjnym. Te pięć kategorii to jest dobro, prawda, piękno, zdrowie i dobrobyt. Dobro, prawda, piękno, zdrowie i dobrobyt. No widzimy, że te trzy kategorie, przynajmniej te trzy kategorie, ale właściwie wszystkie pozostałe też, składają się na pojęcie kultury. To znaczy to, co rozumiemy przez szeroko pojętą kulturę, to jest właśnie ten kwinkuns. I kultura jest istotnym składnikiem cywilizacji. Feliks Koneczny twierdził, że kultury, rozmaite kultury w obrębie jednej cywilizacji, a więc rozumiejące tak samo ten kwinkuns, czyli tych pięć kategorii, mogą ze sobą harmonijnie współpracować. Natomiast cywilizacje ze sobą walczą, cywilizacje się odpychają. Kultury w ramach jednej cywilizacji się przyciągają, natomiast cywilizacje się odpychają i niemożliwa jest synteza między cywilizacjami. I takie eksperymenty kończą się albo zwycięstwem cywilizacji niższej, albo bastardyzacją obydwu cywilizacji, które uczestniczą w tym eksperymencie. No i obawiam się, że właśnie mamy do czynienia na naszych oczach taki eksperyment syntezy międzycywilizacyjnej, który się nazywa multikulti, ponosi fiasko. To znaczy kultura, cywilizacja łacińska, która bierze w tym udział, znaczy jest zmuszona do tego, żeby brać w tym udział, zaczyna się na naszych oczach barbaryzować i to jest bardzo niepokojący proces. Proszę Państwa, kultura szeroko pojęta nie tylko jako twórczość, ale również jako system prawny, jako instytucje publiczne, jako obyczaj, jako religia, jest bardzo istotnym składnikiem cywilizacji i co więcej, również przekłada się na politykę, dlatego że można powiedzieć, że narody tworzą się dzięki temu, dzięki pewnej wspólnocie kulturowej, dzięki kontynuacji umiejętności rozwijania kultury. Jeśli naród traci taką umiejętność, traci taką zdolność, no to może się cofnąć do poziomu przednarodowego. Żebyśmy lepiej to zrozumieli, warto przypomnieć sobie, jaka jest hierarchia społeczności. Najniższym, podstawowym takim elementem społeczności, czy ogniwem społeczności jest rodzina. No, kiedyś nie trzeba było definiować rodziny, dzisiaj już trzeba. To jest też ilustracja pewnej zapaści cywilizacyjnej, chaosu semantycznego, w jaki wkraczamy. Moim zdaniem ten chaos jest wywołany celowo. Otóż rodzina, no, jako związek mężczyzny z kobietą, który ma na celu kontynuację pokoleniową, bo taki jest podstawowy cel rodziny, ona ma również inne cele i tym się różni rodzina w ujęciu tradycyjnym, że ona, jej celem jest kontynuacja pokoleniowa od związków takich jednopłciowych na przykład, bo związki jednopłciowe, które w tej chwili no, chciałyby być zrównywane z rodziną, różnią się od rodziny w sposób istotny. Otóż związki jednopłciowe, cokolwiek by ich uczestnicy nie mówili, to jest umowa
one mają charakter wyłącznie umowy o świadczeniu, wzajemnym świadczeniu usług seksualnych. Nie ma tam żadnej innej, nie może być żadnego innego celu, podczas kiedy rodzina obejmuje również i tę sferę, ale małżeństwo, ale ono jest nakierowane przede wszystkim na kontynuację pokolenia. To jest ta istotna różnica, dla której my, konserwatyści liberalni, sprzeciwiamy się postawieniu znaku równości między małżeństwem tradycyjnie pojmowanym a związkami jednopłciowymi. Właśnie dla tej istotnej różnicy. Więc rodzina jest podstawową taką komórką społeczną. Następną w hierarchii jest ród. Rodziny, grupa rodzin, które się wywodzą od wspólnego przodka. Są społeczności i dzisiaj współcześnie istniejące, funkcjonujące według ustroju rodowego, który ma swoje zalety, ma oczywiście swoje wady. Ale widzimy, że są społeczności, jak powiadam, i dzisiaj funkcjonujące według ustroju rodowego. Kolejnym szczeblem hierarchii grup społecznych jest plemię. To są rody zachowujące tradycje wspólnego pochodzenia. Współcześnie istnieją społeczności kultywujące tradycję plemienną, na przykład Żydzi. Żydzi kultywują tradycję plemienną, bardzo żywa jest tradycja wspólnego pochodzenia od Abrahama, prawda, od wspólnego przodka, ale również od tych 12 pokoleń Izraela, zresztą znajduje to wyraz nawet w symbolice, flaga przypisywana Unii Europejskiej, bo nie ma żadnego aktu prawno-międzynarodowego, który by sankcjonował to, znaczy, ale flaga przypisywana Unii Europejskiej jest to 12 złotych gwiazd pięcioramiennych na niebieskim tle. Co one symbolizują? No symbolizują 12 pokoleń Izraela. Więc widzimy, że ta tradycja plemienna jest kontynuowana, jest kultywowana. I to jest następny szczebel. Kolejnym szczeblem w hierarchii społeczności to jest narodowość. To jest grupa społeczna, która charakteryzuje się wspólnotą języka, wspólnotą kultury, wspólnotą obyczaju, wspólnotą religii niekiedy nawet, ale to jest społeczność, która jeszcze nie wytworzyła hierarchii politycznej. To znaczy, bo jak narodowość wytwarza hierarchię polityczną, czyli organizuje się politycznie, wytwarza szlachtę, no to staje się narodem. Staje się narodem. I proszę Państwa, ten proces kształtowania się narodów można odwrócić. Bardzo dobrym przykładem takiego odwrócenia są Czesi. Po bitwie pod Białą Górą, kiedy warstwa państwotwórcza czeska została wycięta w pień, naród czeski uwstecznił się do poziomu narodowości i trwał w takim stanie przez kilkaset lat, aż nastąpiło w XIX wieku narodowe odrodzenie czeskie. Naród czeski znowu wytworzył hierarchię polityczną, no i krótko mówiąc, zorganizował się politycznie w naród, a przedtem funkcjonował jako narodowość. Od czego to zależy? Takie nawet pobieżne spojrzenie na historię pokazuje, że nie ma żadnego związku między taką możliwością politycznego organizowania się narodowości, a posiadaniem państwa. Naród polski, który był już narodem ukształtowanym politycznie, w XIX wieku nie miał państwa. Został pozbawiony własnej państwowości. Mimo to jednak XIX wiek zapisał się, można powiedzieć, złotymi zgłoskami, jeśli chodzi o ukształtowanie kulturowej świadomości narodowej polskiej. Jeszcze lepszym przykładem są Żydzi. Żydzi przez 2000 lat prawie nie mieli państwowości, a mimo to ich wpływ na bieg wydarzeń na świecie był zawsze nieproporcjonalnie wielki w stosunku do ich liczebności. Dlaczego? I w jednym, i w drugim przypadku ani naród żydowski zachował zdolność tworzenia kultury dzięki religii, dzięki wspólnocie religii. Bardzo, bardzo duży nacisk na to był kładziony.
Podobnie naród polski zachował w XIX wieku zdolność tworzenia kultury. I to ta zdolność przesądza o tym, czy naród jest zdolny do przetrwania. Zdolność do tworzenia żywej kultury jest czynnikiem przesądzającym o kontynuacji narodu. Bo jeśli naród zatraca zdolność do tworzenia żywej kultury, ryzykuje uwstecznieniem do poziomu przednarodowego, co socjaliści nazywają masami. Naród może się przekształcić w masy, a więc taką społeczność pozbawioną właściwości wyraźnych, z którą można właściwie wszystko zrobić i w każdą formę ulepić. I przekształceniem narodów europejskich w masy, czyli uwstecznieniem ich do poziomu przednarodowego, zajmują się socjaliści. Zajmują się socjaliści i mamy do czynienia właśnie z takim nasilającym się procesem przekształcania narodów europejskich w społeczności na poziomie przednarodowym, w tak zwane masy. Celem bowiem rewolucji komunistycznej, bez względu na to, według jakiej strategii ona się dokonuje, jest przerobienie normalnego człowieka na człowieka sowieckiego. Przerobienie ludzi normalnych na ludzi sowieckich. Czym się różni człowiek sowiecki od człowieka normalnego? Człowiek sowiecki tym się różni od człowieka normalnego, że człowiek sowiecki wyrzekł się raz na zawsze wolnej woli. Człowiek sowiecki to jest taka istota, która się wyrzekła wolnej woli i to się robi raz na zawsze. Bo już tak jak Brój-Żeleński pisał w jednym ze swoich wierszy, darmo, to człowiek raz stracił, tego nie odzyszcza. Otóż jak się człowiek wyrzekł wolnej woli, to ma charakter, to wyrzeczenie ma charakter jednorazowy i nieodwracalny. Najlepszym przykładem jest pan generał Jaruzelski, nasz nieboszczyk najświeższy, prawda? Więc to widzimy na tym przykładzie. Drugim takim przykładem jest Aleksander Kwaśniewski. To jest znakomity przykład człowieka sowieckiego. Człowiek pozbawiony absolutnie wolnej woli, można za nim wszystko zrobić i w każdą formę ulepić. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że nam się wydaje, czy wielu ludziom, może akurat nie nam, ale wielu ludziom się wydaje, że żyjemy oto w epoce, która jest pewnego rodzaju triumfem wolności. Otóż nic podobnego. Żyjemy w epoce rewolucji komunistycznej, w drugiej fazie rewolucji komunistycznej i dlatego tylko nam się wydaje, że tak nie jest, że my znamy jedną tylko strategię rewolucyjną, komunistyczną, mianowicie strategię bolszewicką. Natomiast nie znamy innych strategii, dlatego nam się wydaje, że to jest zupełnie coś innego, że to jest normalne. Otóż strategia komunistyczna bolszewicka polegała na tym, że następowała gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, masowy terror i masowe duraczenie, ale podstawą była gwałtowna zmiana stosunków własnościowych. Terror właściwie był po to, żeby nikomu nie przyszło do głowy odwrócenie tej zmiany stosunków własnościowych. W ten sposób bolszewicy przerabiali strukturę społeczną, niszczyli dotychczasową strukturę społeczną i wprowadzali pewną płynność taką grząską, która ułatwiała i ten terror i duraczenie ułatwiała przerabianie normalnych ludzi na ludzi sowieckich. Trzeba powiedzieć gwoli sprawiedliwości, że naród rosyjski, bo tam, gdzie się to zaczęło wszystko, najdłużej chyba z bronią w ręku opierał się przeciwko bolszewizmowi. No ale w końcu uległ. Inne narody tak długo i na taką skalę się bolszewizmowi nie opierały. Może ten sprzeciw przyjmował inne formy, ale mówię o takim oporze z bronią w ręku. Więc trzeba oddać sprawiedliwość narodowi rosyjskiemu, że nie został zbolszewizowany bez żadnego oporu z jego strony. To naprawdę zapłacił straszliwą cenę za ten opór. Proszę Państwa,
Teraz jednakże mamy do czynienia z inną strategią rewolucji komunistycznej, mianowicie ze strategią, której ojcem jest Antoni Gramsci, włoski komunista Antoni Gramsci. On działał w latach 20. XX wieku. Kiedy to po rewolucji bolszewickiej w Rosji podjęta została w 1919 roku próba rewolucji, zrobienia rewolucji w Niemczech i socjaldemokracja niemiecka została, że tak powiem, przetrzepana bardzo, no to po tej klęsce socjaldemokracji niemieckiej w roku 1919 socjaliści europejscy zdradzili, jak to Lenin mówił, sprawę rewolucji, to znaczy odeszli od bolszewickiej metody, od bolszewickiej strategii i postawili na inną strategię, którą ostatecznie sformułował właśnie Antoni Gramsci. Antoni Gramsci zadał sobie pytanie, co właściwie człowieka w pierwszej kolejności alienuje, to znaczy co go zniewala. Czy przemoc, czy tym czynnikiem zniewalającym jest przemoc zewnętrzna, czy też głównym czynnikiem zniewalającym jest kultura burżuazyjna. I doszedł do wniosku, że tym głównym czynnikiem zniewalającym jest kultura burżuazyjna. Dlaczego? Dlatego, że ona dostarcza człowiekowi kategorii, przy pomocy których on myśli, ocenia, porównuje, wybiera, słowem funkcjonuje intelektualnie. I jeśli chce się przeciwko tej kulturze burżuazyjnej zbuntować, a właściwie na tym polega rewolucja, istota rewolucji, na tym buncie, no to on buntuje się przy pomocy kategorii, których ta kultura mu dostarcza. Zatem jego bunt jest groteskowy, jego bunt jest daremny. Jego bunt jest nieskuteczny. Postępowanie takiego człowieka przypomina wiewiórkę, która biega w kole. Ona niby biega, ale nigdzie nie dobiegnie, prawda? Zatem Gramsci uważał, że Marx się pomylił, że formuła Marksa, jako byt określał świadomość, na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa, właśnie ze względu na rolę kultury burżuazyjnej w kształtowaniu świadomości ludzkiej. Zatem Gramsci, który był człowiekiem ideowym i poważnym, uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej nie powinny być stosunki własnościowe, tylko powinna być świadomość ludzka, a więc kultura. I w tym celu Gramsci postulował, żeby do kultury burżuazyjnej został wprowadzony duch rozłamu. To znaczy, żeby tym kategoriom, tradycyjnym kategoriom kulturowym, nadać zupełnie odmienną treść. A wtedy inne efekty rewolucyjne ze zmianą stosunków własnościowych same po prostu się dokonają. Władza wpadnie nam sama w ręce. Tak jak to pisał nieżyjący już mój przyjaciel Janusz Szpotański w poemacie Caryca i zwierciadło, jak caryca Leonida tłumaczy tępawemu marszałkowi Grecce, dlaczego nie trzeba bombardować Europy Zachodniej atomowymi kartaczami, tylko subtelniej działać, prawda? Na czarne, białe mówić nada, bo to przemawia do zapada. Nada ich przekonywać mudro, że wojna mir, że chleb to źródło, a okupacja wyzwolenie i będą cieszyć się szalenie. A kiedy zwolna po troszeczku w tej dialektyce się wyćwiczą, to moją staną się zdobyczą. Paniał ty mienia jełob greczko, tak powiada cały cale Leonida do tępawego marszałka grecki. No i proszę Państwa, co to jest ten duch rozłamu? Żeby lepiej to zrozumieć, musimy się odwołać do innego filozofa, mianowicie do Fryderyka von Hayek, który zauważył, że świat jest rządzony przy pomocy dwóch porządków. Porządków spontanicznych i porządków zadekretowanych. Porządki spontaniczne, jak sama nazwa wskazuje, są spontaniczne. To znaczy, nikt ich nie zaprojektował uprzednio, nikt nimi nie zarządza w sensie administrowania, a one właśnie dlatego doskonale spełniają swoje funkcje. Przykładem porządku spontanicznego jest język mówiony. Języka mówionego nikt nie zaprojektował. W każdym razie nic o tym nie wiemy, żeby ktoś zaprojektował języki mówione. Nikt też nimi nie administruje.
no tam profesor Miodek, profesor Bralczyk przekomarzają się z nami, że niby nimi administrują, ale to my wiemy, że to takie przekomarzanie. Język mówiony jest tworem żywym. Jedne słowa wchodzą do obiegu, inne wypadają z obiegu. Nikt nie wie dlaczego. A mimo to, czy właśnie dlatego, język mówiony znakomicie pełni funkcje komunikacyjne. Innym przykładem porządku spontanicznego jest rynek. Miliony ludzi w tej samej chwili podejmują miliony decyzji. Nie ma nawet teoretycznej możliwości, żeby je koordynowali w jakikolwiek sposób. Powinien z tego wyniknąć nieprawdopodobny chaos. Tymczasem widzimy, że nie. Że zamiast chaosu wyłania się ład. Woda płynie w rurach, prąd płynie w przewodach, mąka jest dostarczana do piekarni, chleb do sklepów, mosty się nie walą, samoloty nie spadają, wszystko funkcjonuje. Jak ktoś zaczyna przy tym gmerać, no to zaraz się zaczynają problemy. To tak jak Stefan Kiślewski mówił, to nie kryzys, to rezultat. Ale dopóki nikt przy tym nie gmera, no to wszystko jest w porządku. Natomiast przykładem porządku zadekretowanego jest ustrój socjalistyczny. Jeszcze nigdzie nie został wprowadzony w życie, a już był zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach. Państwo młodsi to na pewno nie czytali manifestu komunistycznego spółki Marx i Engels. Teraz jest inna spółka modna, Marx i Spencer, a przedtem była Marx i Engels. Otóż Marx i Engels w najdrobniejszych szczegółach tam w tym manifestie komunistycznym przedstawiają projekt społeczeństwa komunistycznego. Nie zapomnieli nawet o takim szczególe jak wspólne żony. Widocznie to dla tych rewolucjonistów było jakoś szalenie istotne, żeby tu wspólne żony były. No więc nawet i o tym szczególe nie zapomniano, że to nie chciało potem funkcjonować, jak było wprowadzane, to jest całkiem inna sprawa, ale intencjonalnie było zaprojektowane, jak powiem, w najdrobniejszych szczegółach. I duch rozłamu polega na tym, żeby porządki spontaniczne siłą zastępować porządkami zadekretowanymi. I wyjaśnię to na przykładzie języka mówionego, skoro już przy tym jesteśmy. Z pewnością zetknęliście się Państwo z takim określeniem kochający inaczej. Kochający inaczej to jest taki slogan, jeden z tych sloganów nowomowy. Kochający inaczej. To często budzi wesołość słuchaczy, dlatego że dotyczy takiej frywolnej strony ludzkiej aktywności, ale my tutaj o tych frywolnościach nie będziemy mówili, bo interesuje nas bardziej ładunek informacyjny, który jest zawarty w tym określeniu kochający inaczej. Co z niego wynika? Ano, że jedni kochają tak, a drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. Wynika z tego ni mniej, ni więcej, że normą jest cokolwiek. Że normą jest wszystko. W takiej sytuacji samo pojęcie normy traci sens. Skoro normą jest wszystko, no to samo pojęcie normy traci sens. To jest ogólna teoria wszystkiego, prawda? Otóż jest to pogląd rzeczywiście rewolucyjny, to znaczy wywrotowy, wywracający dotychczasowe pojęcia, bo w cywilizacji łacińskiej my za Arystotelesem stosujemy logikę dwuwartościową, to znaczy uważamy, że jest prawda i jest fałsz, że jest norma i są dewiacje. Tymczasem mówi się, że nie ma, wszystko jest prawdą, że wszystko jest normą. Zatem odchodzimy od logiki dwuwartościowej na rzecz jakiejś zupełnie nowej, no niespotykanej logiki, jeśli w ogóle można nazwać to logiką. I to jest rzeczywiście propozycja rewolucyjna, bo to jest propozycja, która zakłada odejście od jednego z fundamentów cywilizacji łacińskiej, czyli greckiego stosunku do prawdy. Bo my za Arystotelesem przyjmujemy, że prawda istnieje obiektywnie. Niezależnie od tego, co większość mniema, czy w ogóle co ludzie mniemają na ten temat, prawda nie leży, tak jakby chcieli ireniści, prawda nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży.
I co więcej, poznanie prawdy, odkrycie tego miejsca, gdzie prawda leży, jest taką moralną powinnością człowieka rozumnego. Jeszcze człowiek ma w związku z tym pewien obowiązek, prawda? Jeśli chce uchodzić za człowieka rozumnego, no to ma obowiązek wytropienia tego miejsca, w którym leży prawda. Tymczasem nawet i dzisiaj na uniwersytetach niektórzy filozofowie, powiadam niektórzy, bo nie wszyscy na szczęście, ale niektórzy filozofowie nauczają młodych ludzi, że prawda nie istnieje, że prawdy nie ma. Przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. Przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. A skoro to zdanie jest prawdziwe, a w końcu jakieś musi być, prawda? No to znaczy, że prawda jest taka, że prawdy nie ma. No nie wymagajmy zbyt wiele od tych filozofów, bo ich tam są porażeni trochę ideologicznie. No cierpi na tym, że tak powiem, ich obiektywizm naukowy. Ale no, mamy do czynienia z takimi właśnie procesami. I to jest, proszę Państwa, ta strategia nowa, która się narodziła jeszcze w latach 20. XX wieku za sprawą Antoniego Gramsciego, z tym, że Gramsci za swojego życia nie odniósł sukcesu, znaczy nie został doceniony. Nie został doceniony i dopiero kilkadziesiąt lat później, to znaczy w roku 1968, kiedy na Zachodzie wybuchła taka rewolta młodzieżowa, młodzi ludzie kontestowali dotychczasowy dorobek cywilizacyjny, no i tam w większości przypadków chodziło o to, żeby tam się wyfikać z policjantami, żeby się wyfikać z panienkami i tyle, ale niektórzy jeszcze myśleli trochę głębiej, no dobrze, kontestujemy, wszystko, nic nam się nie podoba, to odrzucamy cały dorobek cywilizacyjny i jaką alternatywę proponujemy. I jeszcze mniejszość spośród tych, która coś tam czytała, przypomniała sobie Gramsciego. Eureka to właśnie to. I w 1968 roku przywódcy tej rewolty młodzieżowej odkryli Gramsciego i uznali tę ideę za ideę przewodnie. Nazwali to kontrkulturą. Zresztą całkiem słusznie, bo to jest kontrkultura. Zwrotowa zupełnie forma. I zapowiedzieli wtedy już długi marsz przez instytucje. I ten długi marsz przez instytucje na przełomie lat 80. i 90. zakończył się całkowitym zwycięstwem. Takim symbolem tego zwycięstwa jest w Stanach Zjednoczonych Bill Clinton, a w Niemczech na przykład Joschka Fischer, Dynamitard z roku 68. Oni przejęli kierowanie instytucjami o zasięgu ponadnarodowym, o zasięgu światowym i tym instytucjom, przy pomocy tych instytucji, ideałom swojej młodości, którym pozostali wierni, zaczęli nadawać postać już nie intelektualnej propozycji do dyskusji, tylko postać norm prawnych, za którymi stoi przemoc państwa. I z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w Europie, gdzie wykorzystując instytucje Unii Europejskiej, znaczy wykorzystuje się instytucje Unii Europejskiej do przeprowadzenia odgórnie forsowanej rewolucji komunistycznej według drugiej, że tak powiem, strategii nie bolszewickiej, tylko strategii zaproponowanej przez Antoniego Gramsciego, która w skrócie nazywa się poprawnością polityczną, a tak naprawdę jest marksizmem kulturowym w odróżnieniu od tego marksizmu, że tak powiem, ortodoksyjnego. Proszę Państwa, jakie niebezpieczeństwo tutaj się rodzi? Ano takie, że ta strategia bolszewicka, ona była okropna, ale miała swoją dobrą stronę, bo człowiek terroryzowany, znaczy terror to nic przyjemnego, zawsze jak ktoś na własnej skórze tego doświadczył, to wie, ale terror ma jedną dobrą stronę, taką, że człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany i cały czas myśli po swojemu, czeka tylko, kiedy terror zelżeje albo ustanie, często nie doczeka się tego, bo życiem przypłaci ten eksperyment, albo jest taki poobijany, że już tam nic
o niczym nie myśli, ale w większości przypadków terror jakoś można przetrwać. I człowiek taki, no, wprawdzie jest poobijany, ale cały czas myśli po swojemu. Oczywiście tam różnych innych szkód doznaje, to jest jasne. Natomiast ta druga strategia jest w tym sensie bardziej niebezpieczna, że ona nie stosuje terroru wprost, zgodnie zresztą z taką wskazówką Mikołaja Machiavelliego, który w księciu powiada tak: okrucieństwo i terror należy stosować ostrożnie i tylko w miarę potrzeby. Otóż narzędzia terroru są stworzone, one istnieją, ale dopóki nie ma takiej potrzeby, to nie są stosowane, bo znacznie bardziej skuteczne jest zoperowanie ludzi takie mentalne. Człowiek zoperowany mentalnie nawet nie wie, że został zoperowany. On już na nic nie czeka, on myśli, że to wszystko normalne jest, że to wszystko naprawdę. Tymczasem już jest zoperowany. I to jest w tym sensie jest to groźniejsze. I dlatego współczesna strategia rewolucji komunistycznej używa piekielnej triady do właśnie zoperowania całych mas ludzkich, całych narodów w postaci państwowego monopolu edukacyjnego, w postaci przemysłu rozrywkowego i mediów. Wystarczy opanować te trzy dziedziny i można całe narody skutecznie zoperować. Oczywiście nic się nie dzieje bezkonfliktowo. Pamiętajmy bowiem, że rewolucja komunistyczna może się różnić w strategii, ale nie w co do celu. Cel jest taki sam. Doprowadzenie do stworzenia społeczeństwa komunistycznego. Do stworzenia państwa komunistycznego. Czym się to państwo komunistyczne charakteryzuje? Tym, że jest totalitarne. Co to znaczy, że jest totalitarne? Między innymi to, że państwo to nie toleruje żadnej władzy poza własną. Państwo totalitarne nie toleruje żadnej władzy poza własną. I dopiero na tym tle lepiej rozumiemy, dlaczego polityczna poprawność, ten marksizm kulturowy i instytucje Unii Europejskiej na przykład walczą z rodziną. No, nie mówią, że walczą z rodziną w ekspresji werbu, bo to by wywołało może u najmniej spostrzegawczego człowieka odruch sprzeciwu, tylko one mówią, że chcą zmeliorować stosunki w rodzinie. W jaki sposób walczą z rodziną? No, w taki sposób, że wprowadzają w życie rodzinne urzędnika państwowego jako arbitra. Czy to w stosunki między małżonkami, bo to przemoc, pod pretekstem zwalczania przemocy w rodzinie, bo tam zupa była zasłona, bo to, bo tamto. No więc kto tę przemoc z rodziny skutecznie wyeliminuje? No urzędnik państwowy, który będzie występował jako arbiter w stosunkach między małżonkami. Ostatnie słowo będzie należało do niego. Podobnie w stosunkach między rodzicami a dziećmi, pod pretekstem, że rodzice bywają toksyczni. Zdarza się tak, że bywają toksyczni, ale tak to od tysięcy lat tak było i jakoś ludzkość przetrwała, a ba, nawet się rozwijała, prawda? Tymczasem okazuje się, że teraz już nie można, bo trzeba tych rodziców toksycznych, a ponieważ wszyscy mogą być toksyczni. Tak jak zgodnie z ustawą o psychuszkach każdy może być uznany za osobę stwarzającą zagrożenie i zamknięty w gostyninie bezterminowo, no to tutaj też każdy może być toksyczny. Nikt przez z góry tego nie wie, że nie może być, prawda? I w związku z tym trzeba zoperować wszystkich. I widzimy na naszych oczach, że walka z rodziną odbywa się w taki podstępny sposób, pod pretekstem ulepszenia stosunków wewnątrz rodziny, która prowadzi do zlikwidowania władzy rodzicielskiej. Zlikwidowania władzy rodzicielskiej, a jeszcze wcześniej do zlikwidowania, poprzez lansowanie partnerskiego stosunku, rodziny partnerskiej, prowadzi do zlikwidowania władzy głowy rodziny. Nie przesądzając, kto nią będzie.
Bo to czasami, to wcale nie jest powiedziane, że to muszą być mężczyźni, że mogą być kobiety głową rodziny. Ktoś musi mieć ostatnie słowo w każdej społeczności. No nie może być tak, że wszyscy wieczują i właśnie nikt nie wie, jaką decyzję podjęto, prawda? Więc ktoś musi mieć ostatnie słowo, że robimy tak i tak, na przykład bierzemy kredyt, ryzykujemy całym majątkiem, prawda? Całym dorobkiem rodziny. No to ktoś musi taką decyzję podjąć i wziąć na siebie odpowiedzialność za tą decyzję. Prawda? Tymczasem w tej chwili to władze wewnątrz rodziny likwiduje się i właściwie już w tej chwili z władzy rodzicielskiej został tylko, właśnie nic nie zostało poza obowiązkiem alimentacyjnym. Nic nie zostało poza obowiązkiem alimentacyjnym. Rodzice właśnie nie mają uprawy, bardzo dobitnie potwierdziła to pani profesor Lipowicz, to jest rzecznikiem praw obywatelskich, do której odwołali się jakaś organizacja zajmująca się właśnie sprawami rodzinnymi, odwołała się w kwestii edukacji sześciolatków i edukacji seksualnej sześciolatków w szkołach i w przedszkolach. I pani Irena Lipowicz, bo oni zakwestionowali to, mówiąc, że konstytucja przecież zawiera gwarancję dla rodziców, że mogą wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Tymczasem pani Lipowicz orzekła, że te zabiegi Ministerstwa Edukacji wokół dzieci są z konstytucją zgodne. No, rodzice wprawdzie mają, że tak powiem, takie prawo, ale to jest prawo jak gdyby drugiej kategorii, bo dzieci przede wszystkim są państwowe. Taka jest konsekwencja państwowego monopolu edukacyjnego, który przez wielu ludzi w Polsce jest uważany za dobrodziejstwo. Ale warto się nad tym zastanowić, proszę Państwa, dlatego że jak Czesław Miłosz powie, wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie. To święte słowa. A cóż dopiero wariat, który jest ministrem edukacji? No to przecież on może zdemoralizować całe pokolenia. Zresztą właśnie to się dokonuje na naszych oczach. I proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy tak onieśmieleni, że nawet nie protestujemy przeciwko temu. Dlaczego zostaliśmy tak onieśmieleni? Dlatego, że przyswoiliśmy sobie język rewolucjonistów. Przyswoiliśmy sobie język rewolucjonistów, którzy narzucili nam takie, że tolerancja jest dobra, nietolerancja jest zła. Na przykład. Tyle tylko, że no widać teraz, co to naprawdę znaczy. Kiedy no, chwalebny pluralizm, tolerancja oznacza dopuszczenie do dyskursu, do udziału w dyskursie publicznym poglądów, które mi się nie podobają, prawda? Tymczasem, kiedy 3000 lekarzy katolickich podpisało deklarację wiary, skorzystali ze swoich konstytucyjnych uprawnień, a nawet nie, jakby nie było konstytucji, naturalnych uprawnień do tego, żeby postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, no to cały salon, to wszystko, to całe postępactwo jednym głosem zawyło z oburzenia, że oto przecież jakie tam sumienie? Jak żeś w las między wrony, to masz krakać jak one. Można być tolerancyjnym, ale tylko na naszych warunkach, a nie na waszych. No, widzimy, jak ten spod płaszcza Konrada wyglądają ubeckie cholewy. Od razu widać, jak spod płaszcza Konrada wyglądają te wyglansowane ubeckie cholewy. Proszę Państwa, przepraszam, czy można troszkę ściszyć mikrofon, bo są sprzężenia takie. Tam, no, czy ktoś mógłby... Nie wiem, jak to się robi. Czerwone pokrętło, takie delikatnie, to że... Wzmocnienie. A, tutaj, tak? No to proszę bardzo. Troszkę. Dziękuję bardzo. Ja się słyszę, a to chodzi o to, żeby Państwo mieli wygodę. Proszę Państwa, taką propozycją politycznej poprawności, czyli marksizmu kulturowego pod adresem Państwa, jest hasło, znaczy postulat neutralności światopoglądowej państwa. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest oczywista oczywistość, naturalnie, jak rzecz by inaczej, prawda?
Tymczasem, kiedy się bliżej przyjrzymy temu postulatowi, to widzimy, że on jest bałamutny. I to nie dlatego, że powiedzmy, może się nie podobać komuś, tylko że państwa neutralnego światopoglądowo nie ma i być nie może. Mówiąc państwo neutralne światopoglądowo, używamy takiej zbitki jak na przykład żonaty kawaler. Nie ma takiego zwierzęcia. Otóż dlaczego? Proszę państwa, państwo, żeby, jeśli chce być państwem, to nie może zrezygnować ze sprawowania pewnej funkcji. Mianowicie nie może zrezygnować z ustanawiania reguł, czyli z ustanawiania praw. Państwo, które przestaje ustanawiać prawa, zanika jako państwo. To jest cokolwiek, ale już na pewno nie państwo. Państwo musi, chcąc pozostawać państwem, musi zachować zdolność ustanawiania praw. No i wyobraźmy sobie, że mamy ustanowić prawa, no nic nadzwyczajnego, podstawowe prawo, co wolno, czego nie wolno. Kodeks karny. I w tym kodeksie karnym mamy określić nasz stosunek do kradzieży. Na przykład do kradzieży. Mamy dwie możliwości. Możemy zabronić kradzieży pod groźbą kary, no tak jak to współczesne kodeksy karne robią, albo też możemy kradzież zalegalizować, a okradajcie się nawzajem. Wszystko jedno, co zrobimy, określając w jakikolwiek sposób nasz, czyli państwa, stosunek do kradzieży, tym samym arbitralnie deklarujemy, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Jeśli zabronimy kradzieży pod groźbą kary, no to znaczy, że etyka antyzłodziejska obowiązuje. Jeśli zalegalizujemy kradzież, to znaczy, że obowiązuje na terenie publicznym etyka złodziejska. Nieważne, która etyka obowiązuje, ważne, że to my dekretujemy to arbitralnie. A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona w światopoglądzie, bo etyka odpowiada na pytanie, co jest dobre, a co złe, a światopogląd to uzasadnia, dlaczego kradzież jest dobra albo na przykład zła. To wyjaśnia to światopogląd. Więc jeżeli my dekretujemy arbitralnie, że na terenie publicznym obowiązuje ta i ta etyka jako podstawa systemu rozwiązań prawnych, to tym samym preferujemy światopogląd, który tę etykę uzasadnia. A więc nie jesteśmy wcale neutralni, bo wszystkie inne światopoglądy odrzucamy, preferujemy ten jeden, jedyny. A więc nie jesteśmy neutralni. Dlatego nie ma i nie może być państwa neutralnego światopoglądowo. Nie może być. Gdyby to ten postulat potraktować literalnie, no to on miałby charakter antypaństwowy. Bo on by zmierzał, realizacja tego postulatu zmierzałaby do likwidacji państwa, bo by go pozbawiałaby, paraliżowałaby państwo w podstawowej jego funkcji, od której zależy dalszy byt tego państwa. No ale widzimy, że środowiska i ludzie forsujący to hasło wcale państwa likwidować nie chcą. To ten postulat jest forsowany w ramach Unii Europejskiej. No, widzimy, że funkcjonariusze Unii Europejskiej wcale państwa nie chcą likwidować. Przeciwnie, rozbudowują je do monstrualnych rozmiarów, anektując co już nowe obszary pod władczą działalność państwa. No to w takim razie musimy postawić pytanie, to o co im chodzi naprawdę. Bo widzimy, że wcale nie chcą państwa likwidować. Naprawdę zatem może im chodzić o jedno. Pod pretekstem neutralności światopoglądowej państwa chcą doprowadzić do wyrugowania etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego. I wprowadzić w miejsce etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego demokratyczną etykę sytuacyjną. Bo dobre jest to, co partia dzisiaj uznała za dobre. Jutro może uznać odwrotnie, ale to dzisiaj tak. Taki rozkaz jest. Otóż to jest rzeczywiście propozycja Odysia. I dopiero na tym tle rozumiemy, dlaczego jesteśmy świadkami takiej walki z religią i Kościołem. Dlatego, że
państwo totalitarne nie uznaje żadnej władzy poza własną, a więc walczy z władzą rodzicielską, bo to jest władza i w dodatku autonomiczna i pierwotna względem państwowej. Walczy również z władzą religijną, bo to też jest władza i autonomiczna i pierwotna względem państwowej. A państwo totalitarne nie toleruje i nie może tolerować żadnej władzy poza własną. I stąd mamy taką atmosferę wojny kulturowej. Rzeczywiście to jest rewolucja, wkracza, że tak powiem, w widoczną fazę. Widoczną fazę. Proszę Państwa, jednym z narzędzi tej rewolucji jest terror politycznej poprawności. On jest miękki, ale jest. Przybiera formę, przybiera postać mnożenia tematów tabu w dyskursie publicznym. A więc tematów, których albo nie wolno w ogóle poruszać. Poruszanie jakichś tematów uważane za coś niezwykle nieprzyzwoitego. Albo nawet jeśli wolno, to tylko w sposób zatwierdzony. Nie bardzo wiadomo przez kogo, kto ma kompetencje zatwierdzania, że w taki sposób to wolno, a w inny sposób nie wolno. Ale no to każdy z nas może dostarczyć wielu przykładów. W rezultacie dyskurs publiczny staje się z roku na rok niesłychanie zubożony. Może nie wszyscy, ale znacznie coraz większa część społeczeństwa, a to zresztą sprzyja temu państwowy monopol edukacyjny, przemysł rozrywkowy i media, zaczynają ćwierkać z tego samego klucza. W tej sytuacji dyskurs publiczny coraz bardziej traci sens. Dlatego, że jeśli wszyscy ćwierkają z tego samego klucza, to niczego się nie dowiemy. Dialog przestaje mieć znaczenie. No jeżeli ja ćwierkam z tego samego klucza, co i pani, to pani mi nie powie niczego, czego ja bym nie wiedziała i odwrotnie, prawda? Więc właściwie w jakim celu mielibyśmy rozmawiać? Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli się mnoży liczba tematów tabu, a mamy z tym do czynienia, na naszych oczach to się robi. I tacy ormowcy politycznej poprawności, jak całe środowisko Gazety Wyborczej i tam stoją na straży tego. Jeżeli mnożą się tematy tabu, to dyskurs publiczny przestaje być autentyczny. I przy pozorach pluralizmu, przy pozorach wolności słowa, właściwie zaczyna pracować na biegu jałowym. I to jest, a w ten sposób, wskutek tego, narody tracą możliwość tworzenia żywej kultury, bo żywa kultura czerpie pożywkę z autentyzmu, z autentyczności. Jeśli autentyczność zanika, to już nie ma pożywki dla tworzenia żywej kultury. Całe narody tracą możliwość tworzenia żywej kultury. A więc cel rewolucji komunistycznej, mianowicie przerobienia normalnych, kulturalnych Europejczyków na ludzi sowieckich, na ludzi bez właściwości, nie jest taki oddalony. To się już na naszych oczach dzieje. I dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że w tej chwili pod takim głównym polem tej rewolucyjnej batalii jest ludzka świadomość, jest sfera kultury. I albo ulegniemy, albo nie ulegniemy. Albo obronimy cywilizację łacińską, albo jej nie obronimy i zostaniemy zepchnięci, że tak powiem, po równi pochybej do barbarii. No, albo jeżeli cywilizacja łacińska zatraci zdolność oporu, zostanie ujarzmiona,
przez cywilizację niższą, to już widać ją na horyzoncie. Widać ją na horyzoncie. To nie są takie odległe perspektywy. Proszę Państwa, jest taka książka, polecam przy okazji tego autora francuskiego, pisarza starszego pokolenia, Jeana, on jeszcze żyje, Jean Raspail. Jean Raspail. Dwie książki, przynajmniej ja wiem o dwóch, ukazały się w polskim tłumaczeniu. Pierwsza to jest Obóz Świętych. Treścią tej książki to jest powieść. Treścią tej powieści jest rozpad Europy. Rozpad Europy całkowity, który się dokonuje na wieść, że z Azji płynie do Europy flotylla, ogromna flota takich bidaków tamtejszych, którzy nie żywią nawet żadnych agresywnych zamiarów wobec Europy, nic jej nie chcą zrobić, tylko chcą tu dopłynąć. I na wieść o tym, że ta flota się zbliża, powiadam, bez żadnych, Europa się rozpada. Europa się rozpada kulturowo, cywilizacyjnie, po prostu się atomizuje. Staje się, społeczności, narody europejskie stają się masą pozbawioną właściwości. Przerażająca, ale być może, że prorocza wizja. On to napisał już dawno, ale to najwyraźniej proroctwa go wspierały. Co prawda ta inwazja nie jest taka całkiem pokojowa i taka właściwie bezsilna, tak jak on ją przedstawia, bo to widzimy agresywny islam, to wcale nie żartuje. Tam, gdzie zdobywa przewagę, tam się domaga wprowadzenia szariatu do prawa państwowego, prawda, jako prawa obowiązującego. Jesteśmy świadkami batalii o przetrwanie cywilizacji. I dlatego, ponieważ to dotyczy całej Europy, to nie jest Polska, akurat nie jest specjalnie wybrana jako tutaj jakiś eksperymentalny poletko. To dotyczy całej Europy, a nawet i nie tylko Europy, całego świata zachodniego. To musimy współpracować z innymi narodami świata zachodniego, żeby cywilizację łacińską ocalić. Ponieważ walka, rewolucja komunistyczna według tej nowej strategii odbywa się w skali całego świata zachodniego, to kontrrewolucja też się musi odbywać w skali całego świata zachodniego. No i z taką oto sytuacją mamy do czynienia. Także nie tylko proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, ale kontrrewolucjoniści wszystkich krajów, łączcie się. Dziękuję bardzo. No i teraz, zgodnie z zapowiedzią, druga faza naszej rozmowy. Bardzo proszę.